Cześć, Upton. Hej, Louis. Co tam masz? Myślę o budowaniu postaci i trochę się z tym męczę. Jak sprawić, żeby widzowie przejmowali się losami bohaterów? Wcale nie tak prosto. Wiesz, co to jest test windy? Nie, co to? Kiedy masz problem z budowaniem postaci i próbujesz określić, kim ma być, czasem warto umieścić ją w windzie i... Co się stało? Nic takiego, spokojnie. Louis, opowiedz mi proszę o tym zadaniu w windzie. Okej. Jak próbujesz rozgryźć swoją postać, czasem łatwiej jest uwięzić ją w windzie i zobaczyć, jak się zachowa w takiej sytuacji. Niech mnie ktoś wyciągnie. Hej, jest tam kto? Winda się zacięła. Utknęłyśmy na dobre. Naciśnijmy ten. Okej, jest światło. Co teraz? Spóźnimy się na spotkanie. Może ktoś się zorientuje, że nas nie ma. Wdech. Może jest jakieś inne wyjście. Wydech. Nie działa. Louise, co z tobą? Wszystko gra. Hej, skończyłyście już ćwiczenie? Wyciągnij nas stąd. To ja, Winda. Czy mój test pomógł wam w pracy nad postacią i już wiecie, jak ona się zachowa w trudnej sytuacji? To jakiś żart? Wypuść nas. Trzymaj się, Louise. Chyba zadziałało. Sama się przekonałam, jak ludzie reagują na kryzys. A ty? No cóż. Najwyraźniej pomogło. I każda z was dowiedziała się czegoś o swojej postaci. A na dodatek okazało się, że nawet zabawne postacie mają też sporo za uszami. Głowa do góry. To właśnie nasze wady są kluczem do serc widzów. Wasi bohaterowie będą różni. Ludzie, szczury, ryby, auta czy roboty, których los śledzimy przez całe opowiadanie. Wnioski, jakie wyciągają, trudności, których doświadczają i to, co czują, udzieli się też widzom. A kiedy zmagasz się z budowaniem postaci, które pokocha nasz widz, jest też kilka innych ćwiczeń, które możesz zrobić. Jasne, pani Windo. I o to chodzi. To ma być zabawa z postacią. Zawsze do usług. Chętnie wam pomogę przejść na wyższy poziom. Do widzenia, pani Windo. Pa. Mam nadzieję, że mój następny pasażer ma nieco lepsze maniery.